Wysłużony bolesławiecki blok operacyjny początkowo był dopuszczony warunkowo do użytkowania do tego roku. Potem złagodzono warunki. Ostatecznie może działać podobnie jak inne bloki operacyjne w powiatowych szpitalach do końca przyszłego roku. Potem chorzy mają być operowani w nowoczesnych warunkach. Szpital realizuje w tej chwili projekt bloku operacyjnego i cały czas jest ta praca monitorowana przez specjalistów ze szpitala po to, żeby zaproponowane tam rozwiązania z jednej strony spełniały te podstawowe standardy, wymogi medyczne, a z drugiej strony, żeby ograniczyć maksymalnie, o ile to jest możliwe, wydatki na realizację tego zadania. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to jest listopad tego roku. Wtedy będzie już dokładnie wiadomo, ile będzie kosztowała budowa nowego bloku operacyjnego, bo szpital odrzucił wariant remontu dotychczasowego bloku, a zdecydował się na budowę nowego. Będzie to dobudowany obiekt trzykondygnacyjny plus kondygnacja techniczna w miejscu starego oddziału zakaźnego. Czyli ten stary obiekt zostanie wyburzony i w tym miejscu zostanie wybudowany blok operacyjny. To kluczowa inwestycja dla szpitala, bo wbrew pozorom nie chodzi tylko o możliwość robienia operacji, ale o być albo nie być kilku szpitalnych oddziałów. Byłoby to katastrofą dla Boleseckiego Szpitala, bo w tym momencie z 11 oddziałów 6 trzeba by było zamknąć, ponieważ jeżeli by nie było zgody na kontynuację prac przy może w obecnym bloku operacyjnym, to wtedy 6 oddziałów trzeba by było zamknąć. Jedno jest pewne, narzuconych w rozporządzeniu ministra wymogów nie będzie łatwo spełnić, a wynika to przede wszystkim z ograniczonych możliwości finansowych i szpitala, i Bolesławieckiego powiatu, który szpital ma pod swoją kuratelą.